Rety, rety, Chińczyki oszukują. Moje życie miało się zmienić na lepsze. Wydawało mi się, że jest taką wyjątkową. Ja znam inne takie, ładne. Od dawna takich unikam, ale w jej przypadku dałem się zwieść. Okazało się, że w środku jest kompletnie inna niż sama mówiła. Inni ludzie też znali ją tylko z tej dobrej strony. Cieszyli się, kiedy stała się moją. Prawie załamałem się, kiedy to wszystko, co było w niej dobre, okazało się fikcją stworzoną tylko po to, aby pierwszy lepszy ją przygarnął. Co teraz mam zrobić? Jak żyć? Jak żyć? Chińska tandetna kamerka za niecałe 200 zł z akcesoriami. Prezentację tego badziewia rozpocznijmy od opakowania, które jest zaskakująco dobrej jakości. Co się rzuca w oczy, to przede wszystkim brak producenta, nazwy producenta. Prawdopodobnie żadna firma nie chciała się przyznać do wypuszczenia tego badziewia. Mamy tylko informacje o tym, skąd pochodzi dane urządzenie, jak się nazywa. Posiada oczywiście moduł Wi-Fi, który po prostu jest. Połączenie zrywa przy 30-50 cm. Jakość obrazu, szkoda gadać. To, co mnie najbardziej interesowało, to właśnie szeroki kąt widzenia 170 stopni. Z tego powodu tę kamerkę kupiłem. No i oczywiście z tego względu, że gwarantowana była jakość obrazu HD. Ten badziew wygląda tak. 4K, co się rzuca na przednim panelu. 4K sugeruje obraz 4K. Ja się nie spodziewałem absolutnie, że będzie w tej jakości kamerka nagrywać. Sądziłem raczej, że jest to jakiegoś rodzaju zabieg marketingowy, no i w razie reklamacji producent czy sprzedawca powie, że to była po prostu nazwa firmy łudząco podobna do standardu. Kamerka wygląda jak dokładna kopia SJ-Cam SJ4000, która jest nieco droższa od tego badziewia. Na ogromne brawa i wyrazy uznania zasługuje za to bateria. Bateria, których sprzedawca dorzuca do zestawu aż 3. Co prawda tak długo jeszcze nie jeździłem, żeby mi się wyczerpała, ale trzyma grubo ponad 2 godziny. To jest coś. Konstrukcja baterii uniemożliwia jej włożenie w niepoprawny sposób, w niepoprawną stronę. Także, to jest w sumie normalka. To co, włączmy tego badziewiaczka, zobaczmy jak wygląda obraz. Na początku miłe powitanie, wiadomo. Bardzo ładny efekt rybiego oka. Sugeruje, że kąt widzenia faktycznie jest dość duży. Dostępne tryby pracy to oczywiście rejestracja obrazu, wykonywanie zdjęć w różnych formatach, przeglądarka filmów i zdjęć, no i menu. No, nad menu zatrzymamy się chwileczkę dłużej, ponieważ to jest coś, z czym się jeszcze w życiu nigdzie nie spotkałem. Uchwała. Co to jest uchwała? No nie wiem, translator Google'a uchwałę dopiero przy tłumaczeniu słowa resolution podaje na trzecim miejscu, więc skąd ją Chińczyk wziął, żeby skopiować i wkleić do polskiego menu? Nie mam pojęcia. Śliczne. Raz małych liter, raz dużych, jakiś sygn oznaczający deep sound. Delete to usunąć. No, wersja to version. Tutaj nam pasuje, brak konsekwencji i automatyczny translator. No to zobaczmy na początek, jak ta kamerka nagrywa, jak się ją obsługuje. Jak wspominałem wcześniej, rybie oko sugeruje bardzo ładny, szeroki kąt widzenia. Ale to się okaże dopiero za kilka chwil, kiedy przeprowadzę dokładniejszy test. Podczas pracy kamerka, jak widać, mryga takim fajnym światełkiem od góry, a także małą diodą obok panelu. Dzięki temu
No, można powiedzieć, że łatwo zauważyć, że kamerka pracuje, ponieważ po określonym czasie jej ekran zostaje automatycznie wygaszony. Przyjrzyjmy się jeszcze troszeczkę menu. Ja przełączyłem się na wersję angielską, ponieważ z polskiej nie byłem w stanie korzystać. Nie rozumiałem, co tam do mnie pisze. Tak, posiadamy tutaj kilka trybów pracy. Najciekawszy oczywiście 4K, najsłabszy VGA. WVGA to jest szersze VGA. 720p. Spodziewałem się, że 720p to będzie natywna rozdzielczość pracy tej kamerki. Ale podczas montażu tego filmu no, okazało się, że nie. Jaka jest rzeczywista rozdzielczość? Zobaczymy na końcu. I tak ten badziewiak wygląda. Powoli czas przejść do testów. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród aut, gdy w uszach szumi wiater i jedziesz sobie w dal. Ach, jak przyjemnie z silnika płynie śpiew, że w uszach szumi wiater i młoda szumi krew. Krew. Tak, to jest coś, co może człowieka zalać. Zalać, kiedy ogląda nagrania z kamerki, która miała rejestrować obraz o jakości Full HD, a jak widać, rejestruje obraz o rozdzielczości, o jakości nie wiadomo jeszcze jakiej. Bo żeby nie było możliwości odczytania tablic reklamowych znajdujących się kilkanaście metrów przed obiektywem kamerki, no to już jest naprawdę źle. Nagrania w jakości HD powinny umożliwiać to bez najmniejszego problemu. A tymczasem dzięki, nazwijmy to stabilizacją obrazu, z wielkim trudem można odczytać treść tablic przydrożnych. Tak oto wyglądają nagrania z jazdy miejskiej. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają nagrania z jazdy nocnej. To jest przejazd nocny przez moją rodzinną wioskę, która oświetlana jest podobnie jak tysiące jazd zwykłymi lampami sodowymi. Jak widać, nic nie widać. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę w punkcie bardzo dobrze oświetlonym lampą i zobaczmy, jaka jest jakość obrazu nocnego. No, coś tam widać. A jak byłoby widać, gdyby kamerka zamontowana była w samochodzie osobowym? Postanowiłem wykorzystać wymijające mnie autka. Wyglądałoby to właśnie tak. To jeszcze ja w światłach długich skutera w kamizelce odblaskowej. A tutaj przy światłach krótkich. Jak widać, na noc kamerkę można schować do szuflady. A jak będzie wyglądała sytuacja z kątem widzenia kamerki? Czy będzie to rzeczywiście 170 stopni, w co wątpiłem już od samego początku? Najprostsza metoda sprawdzenia to złapać jakiś obiekt tak, aby sięgał od brzegu do brzegu ekranu. Żeby sobie ułatwić sprawę, przeciągnąłem jeszcze nitkę od krawędzi do krawędzi. A to wszystko na kątomierzu. Uwaga, chwila prawdy. ...90 stopni. Uwaga, uwaga, według najnowszej dyrektywy Unii Europejskiej 90 stopni to jest równoważnik 170 stopni chińskich. Dziękuję za uwagę. A teraz przystąpimy do najważniejszego testu, testu jakości obrazu. Jak go wykonać? Myślę, że prosto. Jak u okulisty. Po prostu sprawdzimy ostrość widzenia kamerki.
Urządzenie zostało umieszczone około 120 cm od ekranu, co stanowi 10-krotność minimalnej ogniskowej, a zatem nie powinno być tutaj najmniejszych problemów ze złapaniem ostrości. Aktualnie oglądamy obraz rozdzielczości 640x480. W tej chwili przełączyłem się na WVGA, czyli 848x480. Można powiedzieć panoramiczne VGA. W tej chwili obraz o jakości 720p i obraz o jakości 1080p, ale w jakimś dziwnym formacie HD Ready, czyli 1440x1080. I obraz Full HD. Jako ciekawostkę jeszcze pokażę obraz o jakości 2,7K. No i jako bardzo dużą ciekawostkę obraz o jakości 4K. Czy ktoś zauważył jakąś różnicę pomiędzy tymi obrazami? Bo ja nie. Tylko gdzieniegdzie była węższa bądź szersza ramka. Przyjrzyjmy się zatem w szczegółach. A oto obraz o jakości najgorszej VGA. Dla porównania jakość rekomendowana, czyli Full HD. Nie widzę różnicy. Obraz o jakości 4K. Nie widzę różnicy. Porównajmy zatem z rozdzielczością 640x480 10-letniego aparatu fotograficznego. Wygląda, że aparat 10-letni nagrywa obraz dużo lepszą jakością. Prawdopodobnie jest to efekt zastosowania bardzo dobrej jakości optyki. Jeszcze raz bezpośrednie porównanie jakości Full HD kamerki po lewej i po prawej jakości Full HD aparatu telefonicznego. I na koniec zbliżenie na obraz zarejestrowany w jakości Full HD, czyli 1920x1080, z aparatu, którym rejestrowałem film. Kiedy w trakcie montażu odkryłem, że jakość jest gorsza niż 640x480, zdenerwowałem się na tyle, że postanowiłem zakończyć nagrywanie. Wszystkie błędy językowe popełnione są świadomie, bo jak już nie może być dobrze, to niech chociaż będzie śmiesznie.